Od wielu lat, odkąd kursy autobusowe zostały wycofane z Boguszowa Gorz i przejęli je prywatni przewoźnicy, mieszkańcy pisali pisma do Urzędu Miasta w Boguszowie, jak i w Wałbrzychu, czy też do Zarządu Dróg i Komunikacji. Dotąd pisma były bezskuteczne. Odpowiedzi zawsze były takie same, że to nieopłacalne. Mieszkańcy Boguszowa jednak się nie poddawali i stale pisali pisma oraz monitorowali sprawy dojazdów do Wałbrzycha. Jak się okazało, pojawiło się światełko w tunelu. Przed kilkoma miesiącami zaczęły być prowadzone w tej sprawie rozmowy. Nikt nic nie chciał mówić, żeby nie wychodzić przed szereg. Dopiero teraz mówi się o tym głośniej, choć to też była kwestia do przewidzenia, bo jak historia uczy, wszystko co było niemożliwe latami zaczyna być możliwe przed wyborami. W tym przypadku przedterminowymi do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Władze Wałbrzycha zaproponowały włodarzom pozostałych gmin skupionych w aglomeracji wałbrzyskiej ich lepsze skomunikowanie. Usługi przewozowe miałyby świadczyć autobusy komunikacji miejskiej. Od sierpnia 2012 roku wprowadzono przedłużenie linii numer 5 w Wałbrzychu, który dojeżdża do Jedlinii-Zdrój. Zbierając bardzo pozytywne reakcje mieszkańców przede wszystkim tej gminy, a także innych postulaty innych mieszkańców innych gmin, burmistrzowie, a także prezydent Wałbrzycha podjęli rozmowy i decyzję o tym, by również połączyć komunikacyjnie Wałbrzych z gminami takimi jak Boguszów, Gorce i Czarny Bór. Na tak zwany pierwszy ogień ma pójść właśnie połączenie z Boguszowem Gorce oraz z Czarnym Borem. Jednak nie powstanie nowa linia, tylko zostanie przedłużony kurs linii autobusu numer 2. Tutaj już trwają prace nad porozumieniem i planowane jest uruchomienie takich linii, przedłużenie linii numer 2 z Wałbrzycha do Boguszowa Gorcy. Oczywiście na jeden bilet miejski, który można zakupić w Wałbrzychu. Słuchy na ten temat przewijały się w nieoficjalnych rozmowach już od kilku miesięcy. Wtedy jednak była mowa jedynie o 8 kursach w ciągu dnia. To stanowczo za mało, żeby zadowolić tak dużą grupę pasażerów kursujących każdego dnia na trasie Wałbrzych-Boguszów i Boguszów-Wałbrzych. Oczywiście rozmowy są już na sfinalizowaniu. Ostatecznie, żeby podpisać porozumienie umożliwiające uruchomienie linii numer 2 do Boguszowa Gorsk, konieczna będzie również zgoda Rady Miejskiej i zapisanie w budżecie środków na ten cel. Natomiast rozmowy i prace są już na takim wysokim stopniu zaawansowania, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy ta linia będzie uruchomiona. Potrzeba takiego połączenia to już od lat się o tym słyszałem. Ja sam osobiście zresztą widziałem pisma, które były do ZDIK-u wysyłane przez mieszkańców zarówno i Wałbrzycha, i Boguszowa. Co skłoniło miasto czy decydentów o tym, żeby właśnie podjąć takie rozmowy? No, oczywiście oczekiwania mieszkańców były od wielu lat, aby zorganizowana komunikacja miejska, tak zwane te czerwone autobusy, jeździły do gminy Boguszów Gorce. Natomiast największym problemem z przywróceniem tego transportu były środki, brak środków finansowych. Bo z tych wyliczeń, które wcześniej posiadaliśmy, wynikało, że nawet 1,5 miliona rocznie musielibyśmy wyłożyć na utrzymanie takiej linii. No to była bariera nie do przejścia. Tak jak Pan zapytał, dlaczego teraz pojawiło się zielone światełko, no myślę, że tutaj duża rola prezydenta Wałbrzycha, który widzi znaczenie aglomeracji wałbrzyskiej, czyli połączenia Wałbrzycha z sąsiednimi gminami, a żeby do takiego rzeczywistego połączenia doszło, no musimy zapewnić sprawną komunikację, zarówno budowę i remonty dróg, jak i też komunikację, zorganizowaną komunikację miejską łączącą gminy ościenne same Wałbrzychy. W wałbrzyskim magistracie nikt nie był w stanie lub nie chciał zdradzić przed czasem, ile autobusów będzie kursować na tej wydłużonej linii. Tak jak jest z kursem linii 5, co którąś godzinę kurs ten jest wydłużony do Jedlinii-Zdrój. Oczywiście on odpowiada oczekiwaniom mieszkańców, bo jeżeli mieszkańcy dojeżdżają do pracy, to tak jest skonstruowany ten rozkład jazdy, bo odpowiada przede wszystkim pasażerom. A skoro rozmowy muszą być również prowadzone z włodarzami gmin ościennych, zapytaliśmy burmistrza Boguszowa o to samo. No niestety na chwilę obecną nie mogę jeszcze podać szczegółów odnośnie liczby kursów. Tak jak wcześniej powiedziałem, my wykonaliśmy badania potoków pasażerskich, mamy swoje przemyślenia, ile tych kursów i w jakich godzinach powinny być. Natomiast w związku z tym, że ma to być przedłużenie linii numer 2, zmianie muszą ulec rozkłady jazdy
na tejże linii, a myślę, że muszą być dostosowane również do kursowania innych linii. Także to jest jeszcze szczegół, który nie jest do końca ustalony. Oczywiście my żeśmy w rozmowach wskazali nasze oczekiwania odnośnie liczby kursów i godzin, w których powinny kursować. Natomiast na chwilę obecną nie mogę jeszcze powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało. Tak nawet na oko? Ile? 8, 10, 15? Myślę, że około 20. Dzień powszedni. Zastanawiające było również to, w jaki sposób władze miasta poradzą sobie z kosztami. Nie od dziś wiadomo, że koszty są niemałe, ale skoro przedłużony został kurs autobusu linii numer 5 za 4000 zł miesięcznie, to w tym przypadku przy bardziej opłacalnych kursach i zbliżonej odległości również koszty nie powinny być wysokie. Jednak stale była mowa o tym, że takie połączenie do Boguszowa to koszt około 1,5 miliona złotych rocznie. Montaż finansowy jest znany i taki sam będzie również w tym przypadku, jak i w przypadku Jedliny Zdrój, czyli 1/3 pokrywa gmina, do której autobus dojeżdża, 1/3 pokrywa koszty gmina Wałbrzych, a 1/3 tych środków to są wpływy z biletu. Mimo to znalazł się sposób, aby było również taniej, jak w przypadku Jedliny Zdrój, choć nie aż tak tanio. Z naszych wyliczeń wynika, że gmina Boguszów-Gorce w skali roku musiałaby dopłacić około 200 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile osób jeździ na trasie z Wałbrzycha do Jedliny. Wiadomo za to, ile osób codziennie dojeżdża z Boguszowa do Wałbrzycha. Tak, zrobiliśmy badania potoków pasażerskich z tego względu, żeby zorientować się, ilu mieszkańców Boguszowa-Gorc korzysta z tego zorganizowanego transportu, a także żeby mniej więcej określić, w których godzinach jest największe zapotrzebowanie na tą komunikację. I z naszych badań przeprowadzonych wynika, że w ciągu dnia na tej trasie w jednym kierunku korzysta około 1500 osób. Miejski przewoźnik ma czas na wprowadzenie pozostałej części nowego taboru do końca marca bieżącego roku. Przewozy do Boguszowa mają być również rozpoczęte już w marcu. W marcu planowane jest uruchomienie linii łączącej Wałbrzych z Boguszowem i z Czarnym Burem. Dodatkowo połączony ma być z Wałbrzychem Czarny Bór, leżący tuż za Boguszowem Gorce. Jednak czy w tym samym czasie? To się okaże.